Szanowni Państwo, nasza Rada na swym posiedzeniu w dniu 4 września 2012 roku przyznała również medale za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Medale przyznano chówcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zapraszam na scenę harcmistrza Zbysława Jerzewskiego. Harcerstwo ostrowskie obchodzi jubileusz stulecia swego istnienia. Przez cały ten czas harcerze ostrowscy brali aktywny udział w życiu miasta. Byli widoczni w czasie Republiki Ostrowskiej i Powstania Wielkopolskiego. Nie brakowało ich w Bitwie Warszawskiej. W okresie okupacji hitlerowskiej harcerstwo ostrowskie działało bardzo aktywnie. Niestety poniosło także wielkie straty. Nie zniechęciło to harcerzy do walki z okupantem. Brali też udział w wyzwoleniu naszego miasta. Niemałe znaczenie ma harcerstwo ostrowskie w wychowaniu i szkoleniu młodych pokoleń. Do dnia dzisiejszego harcerstwo ostrowskie jest prężną organizacją. Medal za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymuje pani Teresa Burkietowicz. Zapraszam na scenę panią Teresę Burkietowicz. Pani Teresa Burkietowicz, animator kultury w naszym mieście, szczególnie kultury teatralnej, współorganizator Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Niezależnych OFEM, instruktor Młodzieżowego Domu Kultury, zaangażowana w międzynarodową polsko-niemiecką wymianę dzieci i młodzieży. Prowadzi galerię twórczości dzieci i młodzieży Pędzelek. Niezłomnie promuje młode talenty. Pracuje również w szpitaliku przy ulicy Wrocławskiej na dziecięcym oddziale rehabilitacyjnym, prowadząc zajęcia edukacyjne dla młodych pacjentów. Za swoją działalność została uhonorowana tytułem Osobowość Ostrowskiej Kultury. Medal za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymuje harcmistrz Dariusz Potasznik. Zapraszam na scenę harcmistrza Dariusza Potasznika. Pan Dariusz Potasznik jest komendantem ostrowskiego chówca Związku Harcerstwa Polskiego. Do harcerstwa wstąpił w 1977 roku. Pełnił różne funkcje, od zastępowego do komendanta chówca. Od 2007 roku jako komendant chówca kieruje pracą ostrowskich harcerzy i instruktorów, wychowując w duchu patriotycznym, w szacunku dla ojczyzny. Był organizatorem reprezentacji harcerzy ostrowskich w międzynarodowych zlotach skautowych, m.in. na Światowym Zlocie Skautów Jamboree 2007 w Wielkiej Brytanii, na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego Kraków 2010. Jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez dla dzieci i młodzieży Zielona Polana. Medal za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymuje pani Janina Rzeźnik. Zapraszam na scenę panią Janinę Rzeźnik. Wieloletnia prezes Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Kieruje stowarzyszeniem od samego początku jego istnienia. Obecnie zrezygnowała z funkcji prezesa, jednakże nadal aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszenia. Mobilizuje chorych do walki o sprawność fizyczną i psychiczną. Jest wyjątkowo zaangażowana w niesienie pomocy chorym na stwardnienie rozsiane oraz ich rodzinom. Integruje środowisko osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi poprzez spotkania i wspólne wyjazdy. Wprowadziła hydroterapię i bioenergoterapię jako element wspomagający rehabilitację. Zapoczątkowała stałą współpracę z klinikami, pomagając w zakwalifikowaniu chorych do bezpłatnego programu leczenia interferonu. Pomaga uzgadniać wizyty u lekarzy specjalistów,
turnusy sanatoryjne, sprawy urzędowe. Prowadzi telefon zaufania. Medal za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymała firma Sklejka Eko, spółka akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. Medal ten został już wręczony na uroczystościach jubileuszowych stulecia firmy Sklejka Eko S.A. w dniu 6 września 2012 roku. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym, wyróżnionym medalami Republiki Ostrowskiej oraz medalami za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego.